9 podziału środków na zadaniu powierzonym, prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia w roku 2014. Proszę Państwa, projekt uchwały macie Państwo przed sobą. Ja chcę tylko powiedzieć, że otrzymaliśmy z ekipu podział środków na prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia na rok 2014, który powstał w oparciu o zarządzenie pana prezydenta z września tego roku i na to zadanie mamy 1 392 700 zł i w oparciu o wysokość tych środków Komisja Budownictwa dostała zadanie podzielenia tych środków, przynajmniej stworzenia propozycji na rok 2014. I teraz bardzo proszę kolegę Stanisława o przedstawienie projektu tej uchwały. Komisja po zapoznaniu się z treścią pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. Szanowni Państwo, zarząd również nie wnosi uwag do projektu tej uchwały i chcę tylko zaznaczyć jedno. Ja, będąc wczoraj na sesji Rady Miasta, spotkałem się z kilkoma kolegami z innych dzielnic. Oni tam kwestionują pewne sposoby naliczenia środków przez ZIKIT dla poszczególnych dzielnic. To znaczy, dla nas, od razu powiem, dla nas podział jest korzystny. Natomiast inni czują się pokrzywdzeni. Być może, że nastąpi korekta tego przez ZIKIT, to w związku z tym będziemy robić korektę na następnej sesji, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast według istniejących i obowiązujących w chwili obecnej procedur jesteśmy zobowiązani przyjąć tę uchwałę do końca października, no i to robimy. W związku z powyższym zarząd opiniuje pozytywnie projekt uchwały Komisji Budownictwa i otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat projektu tej uchwały. Nie widzę, w związku z tym bardzo proszę, przystępujemy do głosowania i bardzo proszę o podniesienie ręki, kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu. Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie. Dziękuję Państwu uprzejmie.